Santa Baby. Witam Was w nowym vlogu wtorek. Wtorek kaszach. Słyszę ekspresa, to chyba kawku. Kawku się robi. Powiem Wam, nie opłaca się kupować za krzono tych świeczek, tych, bo tak. Pudełka ładne. Pudełka ładne, o proszę bardzo, ale nie pachną. I wczoraj zapaliłam wieczorem północy i nie ma takie spostrzeżenie, idę wyrzucić puszkę. A jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, to nic nie ma zaplanowane, oprócz jednego wyjazdu troszkę do łasku, ale to nawet w dresach, bo ten trzeba umyć głowę, się i pomyśleć, co odgruzować, bo odgruzowań jest mnóstwo. Zwana praca. Sauté. Ja też jestem sauté, bo mamy do załatwienia jedną niewielką rzecz. A powiem Wam, że jakby to był vlog bez wróżki w trasie. Jak? Nie może tak być. Może tak być, także... Jest jazda. Zawsze jesteśmy piękne, ale jest dzisiaj impreza. Mniej piękne. O, tam coś... Skręca, a tutaj sobie jedzie. Nie, co ja tu? Dobrze. Nie, to te eko muszę likwidować. Dobra, dajemy radę. Wiecie, co roztopy są? Ulice są już czyste, chciałam powiedzieć. Tak, u nas jest. Ale jest, dobra, 5 stopni było w garażu, więc teraz to się musi trochę unormować. O, patrz, se tu wyjeżdżają. A, nie, bo to nie jest brama. Dobra, to znaczy, to jest brama, a nie ten siatka. Myślałam, że przez siatkę. Pas. Tada! Teraz. Teraz wróżki. Teraz. Tak, ja ostatnio byłam, zapomniałam. Teraz. Really. Wróżka, ratuj się! Really? A! Już! Nie krzycz, nie krzycz, to tylko ja. Ale fajny piesek był, nie? W sąsiedztwie. Tak. Jaki cudak! Jaki cudak ładny. Taki trochę Rottweiler jakby, nie? No, taki troszeczkę. No, z tego typu. No. Ja to miałam przygodę z Rottweilerem. To jeszcze, o Jezu, przed pierwszym małżeństwem, jak miałam w Łodzi praktyki w gimnazjum. Historyczne. To mieszkałam u swojego przyszłego pierwszego męża, to ładnie brzmi. U ciotki tam się przekimałam, że tak powiem, te 2 tygodnie, bo to chyba 2 tygodnie było w gimnazjum, 2 tygodnie w liceum potem. I tam był Rottweiler, ale to był dopiero, ja się bałam do kibla wyjść. Ja pierdzielę, że ja to przeżyłam wszystko, to nie wiem. No to żyćko. Dobra, ja kończę, bo wyjeżdżam już na trasę, więc nie będę tutaj, wiecie, gadać. Do zobaczyska w kolejnym klipie. No, miśki, chwila przerwy. Prawo przyciągania dla początkujących, słuchajcie. Musiałyśmy iść do bankomatu, w sensie ja do jednego, Dorota do drugiego, bo to czas kupienia opału i różnych takich rzeczy, więc trzeba powyciągać cash. I tutaj miejsce parkingowe znaleźć akurat przy banku to dramat, ale słuchajcie, tak zaparkowałam. Tak było miejsce, że bliżej do bankomatu mieć nie mogłam, znaczy mam go przed oczami 3 kroki dalej. To pierwsza sprawa. A druga sprawa, chciałam Wam zawsze powiedzieć, bo gdzieś tam jesteście nauczeni, ta nazwa ściana płaczu na bankomat, nie? U mnie w rodzinie zawsze nawet brat mnie uczył, żeby mówić źródełko, po to, żeby już nakręcać dobrą energię bogactwa, nawet jeżeli go nie ma. Tak? Czyli idziemy do źródełka, a nie idziemy do ściany płaczu. Także pamiętajcie, takie drobne, ezoteryczne działania. O! Tak, magia dzieje się na co dzień, nie tylko w wielkich rytuałach i w wielkich rzeczach. Myślenie, słowa, to wszystko ważne. Także tak, dobra. A ja się zwijam, Dorota zaraz przyjdzie. I zwijamy się do domu, do pracy. Dzisiaj nie będzie ciekawy vlog, bo tak mało świąteczny. Nie odwiedzamy światełek, nie dekorujemy domu, bo już udekorowany, nie pieczemy pierników. Jeszcze. No, także tak, do zobaczyska. A może coś się uda nagrać, cokolwiek. Zobaczymy. Ja jestem w ogóle w dresach, słuchajcie, w piżamie i przygotowana do kąpieli pod tytułem po prostu trzeba się wykąpać. Z tego względu, że tylko byłyśmy załatwić pewną rzecz taką wymagającą bycia w dresie. I będziemy... I teraz dopiero będziemy oddychać, także... No, pa, pa. Bu! Bu! Zaraz jak człowiek idzie pod prysznic, to musi sobie zrobić maseczkę.
Wtedy będzie można zmywać bezkarnie. Włosów się nie ubrudzi, siebie się nie ubrudzi. Maseczka dobra rzecz, nie wiem, jakaś nawilżająca, coś. Coś od was. Korzystam. A co? Także i postraszyć czasem trzeba. Hejka, hejka. No ja wyglądam jak człowiek prawie, bo człowiek w turbanie. Ale słuchajcie, takie fajne w Decathlonie są. Ja od lat ich używam. Małe turbaniki na głowę i one są takie, wiecie, jak kupiłam na Allegro, to one są fajne, funkcjonalne, ale nie takie mięciutkie, a te są mięciutkie jak kołderka i poduszka. I kiedyś mi się wydawało, że 20 zł za ten turban to jest dużo. Nie, nie jest, jest warty swojej ceny. Są używane non-stop, prane non-stop, rewelacja. Mam 3 na zmianę. To tak, ale powiem wam, że posmarowałam się tym balsamem. Taki, jestem ciasteczkiem, reklama, jestem świątecznym ciasteczkiem. Pachnę cynamonem i wanilią. Mniał, można mnie gryźć po ślada. Natomiast to jest tak szczypiący balsam, tam jakieś papryki chyba dodali po prostu, że przez 20 minut właśnie mam gorączkę, fiber, świąteczną zresztą, ale balsam świąteczny, cynamon, wanilia, piękny. No mówię, można mi w poślada kąsać, natomiast tak, ja się biorę do roboty, bo ogarniam rzeczy szkolne i maile. No, w turbanie, niech trochę wsiąknie wilgoć, a potem już będą sobie schły włosy natural. Tu sobie oglądam takie świąteczne filmy i vlogi, ale... tu mam pełnię i nowe, nie zauważyłam. Ale Teamsy, słuchajcie, zrobiłam porządek w Teamsach. I mam już grupy nowe potworzone. Gdzie mi łatwiej będzie operować, bo mam cały pulpit zawalony, wszystko coś osobno i w ogóle, i zrobiłam porządek w Teamsach, bo jak się zacznie zdalno od przyszłego tygodnia, to w sam raz, a jeszcze tak patrzyłam, czy umiem, bo w razie czego to bym jutro w szkole do naszej informatyczki skoczyła na zasadzie pomóż, pomóż, ale sama sobie zrobiłam, dałam radę subcio, także takie rzeczy, no i teraz idę w maile, więc będzie dzielony ekran na pół, a akurat chciałam zaszpanować, a akurat nie zrobiłam, dobra. Będzie dzielony ekran na pół i będę mailowała, a tu będę sobie oglądała niezbędnik świątecznego czasu. Takie tam. Chyba wam już pokazywałam na Instagramie. W Lidlu były takie zacne pióra do kupienia. Kaligrafii set. I właśnie mam chwilkę, żeby je wypróbować. No, papeteria czy coś, to tam wiadomo, że ja papiery to mam różne. Natomiast mam kałamarz. Tu jest lak i no i tu jest pióro właściwe. Ja tych piór takich do atramentu, do maczania to trochę mam. Mam taką specjalną skrzynkę. Trzeba mieć specjalną skrzynię, by się schować w niej. I mam różne. Tu mam taki notesik do wypróbowywania różnych rzeczy. Tu mam stalówki od jednego pióra. Tu mam atramenty, smoczą krew, dużo smoczej krwi, bo to jest magiczny atrament, więc tak, no, mam też zwykłe atramenty tutaj i pióra różne, to od was są rzeczy, na przykład takie Harry Potterowe, czy jedną ręką ciężko mi to? Dobra, to powinno być kamerzysta. O, na przykład... Takie piękne pióro, też z kałamarzem, przecudne. I tutaj też było jedno, ale to drugie, żeby nie było w folijce, to też je tutaj włożyłam. Czekajcie. Pióro bez pióra, lak, stalówki, pergamin, wszystko się zgadza. To jest taka super, na takiej średniowiecznej karcie, wygląda bardzo ładnie. To jest to. No, widzicie, ja mam pudełko specjalne do tych piór. A tu będą. O. Oj, tu są te dwa pióra. To się dwoma rękoma ciężko. A te dwa pióra są bardzo wizyjne. Można tu robić naprawdę, bym powiedziała, różnego rodzaju zdjęcia z nimi. Są piękne. Kałamarz, atrament. No, będziemy działać. Ja teraz sobie popróbuję troszeczkę to pióro z Lidla i zobaczymy, jak smocza krew będzie na nim działała.
Powiem wam, że smocza krew jest przecudnym atramentem do pisania. Zaraz wam pokażę szczególnie run. Od razu mamy magię zaklętą w księdze. Wziąłem taką grubszą stalówkę. Można pisać sygile, znaki. Super. Ciemno, zimno, idę do domu daleko. Schodzę na dół, bo będzie obiad. To znaczy, będzie obiad złożony z jajecznicy. Ale też dobrze. Już bez turbana, za to w warkoczykach. Ale żeby nie było widać warkoczyków za bardzo, to jeleń. I od razu człowiek, jeleń, łoś, renifer. I od razu człowiek bardziej świąteczny, jeszcze nóż znoszę z góry, bo wczoraj żeśmy pomelo wcinamy. Co ty tu robisz na tym krześle? Co ty tu śledzisz? Się zawstydziła. Ona nie lubi aparatu w ogóle, nie? No ale... Co tu robisz, kotku? Co tu robisz, kotku? Pokaż, kotku. O, dobra, już siedź sobie. No co, smażenie i zaraz jajce. Zaraz będzie jajecznica. Chrupię. Bo właściwie już pół zjadłam. Dorota mi przypomniała, proszę tu kanapkę już, że nie nagrałam jajecznicy. Jak to? Taka pyszna. I herbatka ciepła, tu jeszcze resztki ciasta z imprezy, ale już niewielkie. Pryszna, rozgrzewająca herbatka. I jajecznica smacznego. Właśnie odkryłyśmy, że nam się miód kończy. Trzeba będzie przynieść, a to taki zimowy. Ten z Lidla był? Tak. No powiem wam, że te miody zimowe z Lidla, jak tylko będą, to bierzcie, są przepyszne. Ja sobie właśnie będę herbatkę słodzić miodem, bo zapomniałam o miodzie. Jak mogłam zapomnieć o miodzie? Pyszność! A te lidlowskie? Polecam, polecam, polecam. No i będziemy robić herbatkę sobie. Mamy żurawinę, mamy już pokrojoną pomarańczę, susz wigiliny z takimi, wiecie co tam jest, cynamon i jakieś owocki normalnie są. Napar owocowy z herbatą, ale tam herbaty dołożymy do tego. Stawiam wodę i robimy takie piękności. Thank you.
Mądro to znalazła, zanurkowała i znalazła. Proszę, miód zimowy z piernikiem, pychota również. Nogi mi tylko wystawały. Potem drugi nam się skończy. Pychotka. I jeszcze tak na koniec dnia oglądam sobie vlogi. Tu mam rzeczy do rozłożenia, ale zrobiłam, słuchajcie, porządki w spodniach, piżamach, starych bluzkach, nie wiem ilu letnich, i nazbierało się tego 5 worów. Akcent przedświąteczny.